Łódź to miasto o bogatej historii i prawdopodobnie wielkiej przyszłości. Jest to miasto, które w przeszłości popadało ze skrajności w skrajność. Mianowicie, to tutaj kiedyś kwitł polski przemysł tekstylny, a po jego upadku nastąpił wielki kryzys. Natomiast to już za nami, a teraz Łódź ma olbrzymi potencjał na bycie jednym z najlepszych miast do życia w Polsce. Dlaczego tak jest i jakich możemy się spodziewać zagrożeń? Już mówię. Na początku należy wymienić trzy czynniki, które uważam za kluczowe w przypadku Łodzi. Lokalizacja i inwestycje, duże zaplecze naukowe oraz spore dziedzictwo kulturowe i architektoniczne. Więc przejdźmy do najważniejszego z nich, czyli lokalizacja i inwestycje. Zacznę od czegoś, za czym bardzo przypadam, czyli inwestycje. Jak już większość osób słyszała, w połowie drogi z Łodzi do Warszawy ma powstać centralny port komunikacyjny. Ale co najważniejsze, w ramach CPK budowana jest sieć dróg kolejowych dla szybkiej kolei. Jest to wielka szansa dla Łodzi, gdyż pod miastem mają przebiegać dwa ważne tunele, z czego ten drugi jest budowany właśnie w ramach CPK. Pierwszy, projekt PKP, ma być przeznaczony dla kolei dalekobieżnych i regionalnych. Głównym założeniem projektu jest połączenie Łodzi Fabrycznej oraz Łodzi Kaliskiej, a co za tym idzie, da to o wiele więcej połączeń kolejowych z Łodzi Fabrycznej, dzięki czemu stanie się stacją przesiadkową, a nie końcową. Aktualnie trwa również budowa trzech nowych dworców: Łódź Śródmieście, Łódź Koziny oraz Łódź Polesie. Tunel będzie miał długość 7,5 km, a jego budowa ma się planowo zakończyć w 2024 roku. W najbliższej przyszłości powinna się zacząć budowa drugiego tunelu pod Łodzią, tym razem na kolei dużych prędkości. Będzie miał długość 4 km i będzie się zaczynał na stacji Łódź Fabryczna, a kończył na południowy zachód od dworca Kaliskiego, bez przystanków pomiędzy. Jego średnica osiągnie 14 metrów i będzie największym wśród obiektów kolejowych drążonych TBM w Polsce. TBM to maszyna drążąca, z angielskiego Tunnel Boring Machine. Przyjrzyjmy się jednak trochę głębiej Łodzi Fabrycznej, a w zasadzie jej najbliższej okolicy. W Łodzi istnieje takie pojęcie jak NCL, czyli Nowe Centrum Łodzi. Jest to obszar Śródmieścia wydzielony ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, realizowany od 2007 roku jako centrum łączące biznes, handel, kulturę oraz transport. NCL jest największą tego typu inwestycją w Europie Środkowej. W tym rejonie możemy się pochwalić wielkimi planami, jak i już gotowymi inwestycjami. Pytanie, czemu tak dobrze się to rozwija? Już odpowiadam. Istnieją bowiem plany połączenia Warszawy i Łodzi koleją, tylko są dwa scenariusze, jak to się potoczy. Albo Łódź i Warszawa będą się spokojnie rozwijać i będziemy mogli po prostu dojechać z Łodzi do Warszawy w zaledwie 50 minut i fajnie, że tak powiem, zintegrować się ze stolicą, lub drugi scenariusz, zagrożenie lub może szansa dla Łodzi i Warszawy. Dotyczy on głównie CPK i połączenia Warszawa-Łódź. Może się okazać, że Warszawa wchłonie Łódź i wielu łodzian będzie jeździło do pracy w Warszawie, co oczywiście się już dzieje, ale nie w takim stopniu. Jak mówi dr Paweł Głobukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, problemem CPK jest w zasadzie brak dobrej oferty dla Warszawy. Zanim budowa CPK się rozpocznie, wpierw Warszawa powinna być bardzo dobrze skomunikowana wewnętrznie ze swoją aglomeracją. Powinniśmy pociągnąć tory maksymalnie szeroko, zoptymalizować dojazd do Warszawy, żeby zmniejszyć liczbę korków w stolicy i zwiększyć rozmiar samej aglomeracji warszawskiej. Dopiero później powinniśmy łączyć ją z aglomeracją łódzką. Pytanie, jak to lepsze połączenie wpłynie na rozwój miasta? Nie wiem, nie jestem ekspertem, ale na pewno jest to sprawa do przemyślenia. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Centralną częścią nowego centrum Łodzi ma być rynek Kobro oraz skomunikowany z jego podziemiem tunel drogowy. Plac będzie otoczony z jednej strony charakterystyczną dla Łodzi przemysłową architekturą, nowymi gmachami biurowymi oraz nowoczesnym budynkiem dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Plac ten ma się stać nową wizytówką miasta i to właśnie tutaj będą się odbywać wszystkie koncerty i eventy. Ma być to przestrzeń dla mieszkańców Łodzi. Przy placu ma też powstać nowy łódzki ratusz. Jedną z przyczyn budowy nowej siedziby miasta jest fakt, że urząd był rozbity na 23 jednostki, co bywało czasami problematyczne, jak chciało się załatwić kilka rzeczy naraz. Ja uważam, że będzie to jeden z najładniejszych ratuszy w Polsce. Jedna z atrakcji, która już od dłuższego czasu funkcjonuje, to EC1. Była łódzka elektrownia, w której dzisiaj znajdziemy planetarium oraz największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki ze sferycznym kinem 3D.
kompleks oferuje również trzy ciekawe ścieżki dydaktyczne. Ścieżka energetyczna, ścieżka historii cywilizacji i nauki oraz ścieżka mikroświat-makroświat. Przy placu znajdzie się w przyszłości bardzo fajna inwestycja, określana mianem Nowego Soho. Właścicielem inwestycji jest belgijski deweloper Gelamco. Powstanie ona na najdroższej działce w mieście. I normalnie teraz bym powiedział, co to ma być za kompleks i do czego ma służyć. Cóż, do wybuchu pandemii główną funkcją inwestycji miała być funkcja biurowa, a dodatkowo miał tam powstać hotel. Niedawno Gelamco zmieniło trochę plany i złożyło wniosek o pozwolenie na budowę nieruchomości o funkcji mieszkalnej. Budowa się jeszcze nie zaczęła i teraz trzeba czekać na ostateczny werdykt i zobaczymy, co powstanie. Znając życie, inwestycje Gelamco, jestem pewien, że będzie tam zieleń i ładna architektura, ale nie wiadomo, jak dokładnie ma to wyglądać. Wolicie biura, czy może mieszkania w tym miejscu? Dajcie znać w komentarzach. Oprócz tego, przy dworcu powstanie też inna ciekawa inwestycja – fabryczna office. Do tego zakończyła się budowa osiedla przy Tuwima, a obok swoją działkę miał HB Revis, teraz przeszła w ręce Murapolu i mają tam być dwa budynki wielorodzinne zamiast biurowca. Ładnie też już stoją i wyglądają, brama miasta, nowa fabryczna i przystanek M-Bank. Jeszcze tylko chciałbym wspomnieć o świetnym kompleksie Monopolis, który w 2020 roku dostał nagrodę za najlepszą na świecie inwestycję Mixed Use. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale to byłby już temat na osobny odcinek. Przejdźmy dalej. Kolejnym ważnym aspektem rozwoju Łodzi jest logistyka. Jak wszyscy wiemy, Łódź znajduje się praktycznie w środku Polski, a tuż obok znajduje się skrzyżowanie dwóch najważniejszych dróg w kraju, A1 i A2. Dzięki temu miasto ma dogodne połączenia drogowe z innymi regionami w kraju. Korzystają na tym firmy, które ulokowały swoje centra logistyczne w okolicy Łodzi lub nawet w samym mieście, jak na przykład Central European Logistics Hub, który jest największą inwestycją logistyczną w Europie i zapewni ponad 600 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Inwestycja znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, gdzie ma powstać nowoczesna dzielnica przemysłowa oraz ponad 7 tysięcy miejsc pracy. Wracając do skrzyżowania autostrad. Znajduje się ono w mieście Stryków, które w zasadzie należy do aglomeracji łódzkiej. Już od jakiegoś czasu to tam znajduje się najwięcej hubów logistycznych w regionie. Przykładem jest Segro Logistics Hub Stryków o powierzchni blisko 400 tysięcy metrów kwadratowych. Przejdźmy do drugiego najważniejszego czynnika rozwoju Łodzi. Jest nim szerokie zaplecze naukowe. Jeśli chodzi o studia i naukę, to Łódź nawet ma się czym chwalić. Chyba najbardziej łodzianie są dumni ze szkoły filmowej, która, uwaga, jest 14. najlepszą szkołą filmową na świecie. Absolwentami uczelni był m.in. Roman Polański i Andrzej Wajda. Nazwiska robią wrażenie. Oczywiście mamy też i Politechnikę Łódzką, która znajduje się w top 10 polskich uczelni. Studenci PL są również innowacyjni, co potwierdza zajęcie drugiego miejsca w Polsce w liczbie udzielonych patentów krajowych i zagranicznych, według raportu opublikowanego przez Urząd Patentowy RP za 2021 rok. Co więcej, w top 10 polskich uczelni znajduje się również Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Z kolei jakby ktoś zastanawiał się nad wyborem liceum, to najlepszym w Łodzi jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, które jest 14. najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce. Liczby mówią same za siebie, ale pytanie, czemu studia w Łodzi stają się coraz bardziej popularne? Dużym atutem miasta są niskie koszty życia. Jeśli sobie porównamy koszty życia pozamieszkaniowego, czyli ceny w sklepach, media, restauracje itd. w polskich miastach, to oczywiście Warszawa jest najdroższa, dlatego spójrzmy na koszty w innych miastach w stosunku do tych w naszej stolicy. Jak widzimy na załączonym obrazku, Łódź jest jedynym miastem w tym rankingu największych miast, które ma poniżej 90%. Dlatego też studenci, którzy często nie mają stałych dochodów, bardzo chętnie studiują w stolicy województwa łódzkiego. I ostatni ważny czynnik to jest aspekt kulturowy. Bo powiedzmy sobie szczerze, miasto bez jakiegoś fajnego klimatu jest ponure. W Łodzi dużą rolę odgrywa w zasadzie rewitalizacja. Miasto po II wojnie światowej było mało zniszczone, dzięki temu zachowało się wiele przedwojennych kamienic. Jest to szczęście, jak i nieszczęście Łodzi, bowiem nadal jest dużo kamienic, które się rozpadają i szpecą okolice, ale skupmy się na tych już zrewitalizowanych. Najwięcej takich wyremontowanych kamienic oraz zabytków znajduje się oczywiście na ulicy Piotrkowskiej, ale nie tylko. Ostatnio rewitalizowane są olbrzymie tereny i całe ulice,
Przykładem jest ulica Włókiennicza, która przeżyła niesamowitą metamorfozę. Ulica Młoniuszki też się zmieniła, gdzie teraz możemy wejść do najnowocześniejszej biblioteki w Polsce, multimedialnej biblioteki, inaczej mediateki Memo. Dziedzictwo kulturowe to w szczególności fabryki, fabryki i jeszcze raz fabryki. 200 lat temu mieliśmy tutaj wielką łódzką trójkę. Poznański, Scheibler i Groman. Pierwszych dwóch zostawiło po sobie Imperial, które już dzisiaj są wyremontowane. Pierwszy z nich, poznański, miał swoją fabrykę oraz pałac przy ulicy Ogrodowej. I nie będę się zagłębiał w szczegóły, gdyż to również materiał na osobny film. Ale dzisiaj po rewitalizacji mamy tutaj największe centrum handlowe w Polsce, Manufakturę, współczesną wizytówkę miasta. Z kolei Scheibler miał parę kilometrów stąd swoje imperium, Księży Młyn. Zbudował tutaj gigantyczną fabrykę oraz osiedle robotnicze, zresztą podobnie jak poznański. Nie mogło też zabraknąć pałacu. Dzisiaj w budynkach dawnych fabryk są nowoczesne lofty, a osiedle robotnicze jest stopniowo rewitalizowane, a nawet część już jest gotowa. Teraz serio, jeśli chcielibyście filmik o zabytkach i innych inwestycjach w Łodzi, to dajcie znać w komentarzach, bo z chęcią bym taki zrobił. Wiadomo, każde miasto ma też swoje problemy. W tym przypadku mamy chyba jeden najważniejszy. Wyludnianie. Mówię tak o tym, jak ta Łódź jest wspaniała, ale nadal brakuje nam młodych ludzi. Jednym z powodów jest fakt, że po studiach młodzi ludzie emigrują zarobkowo na przykład do Warszawy, która jest przecież tak niedaleko. Jak widzimy na piramidzie wieku, starszych osób jest naprawdę wiele, w przeciwieństwie do młodych, co się przyczynia do ujemnego przyrostu naturalnego. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,1%. No, nie ma się czym chwalić. Niestety i tutaj jest pytanie, czy ta szybka kolej pomoże, gdyż może Łodzianie będą mieszkać w Łodzi, a pracować w Warszawie, albo dojazd z Warszawy do na przykład rodziny w mieście będzie tak szybki, że życie w Warszawie, a szczególnie praca, będzie o wiele bardziej opłacalna. Cóż, czas pokaże, jak to się potoczy, ale ja jestem zadowolony z dotychczasowego rozwoju Łodzi i trzymam za nią mocno kciuki. Mam nadzieję, że ten całkiem długi materiał się podobał, bo jeśli tak, to mam taką propozycję. Co powiecie na całą serię filmów z takiej analizy miast w Polsce? Myślę, że może to być całkiem ciekawe. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Ja się żegnam. Do zobaczenia.